Cześć, witajcie w finałowej analizie 10 odcinka 9 sezonu LEGO Ninjago. Odcinek brzmi Green Destiny, koniecznie zasubskrybujcie kanał oraz zostawcie kciuka w górę, a my już zaczynamy. Na początku odcinka widzimy, że motocykliści walczą z Lloydem i resztą. Nagle otwiera się strzelina, z której lecą smoki wraz z ninja. Wszyscy się witają, Lloyd mówi, że nie odzyskał mocy. Garmadon terroryzuje tytanem miasto Ninjago. Ninja i Wu idą powstrzymać tytana, Nia ma zaopiekować się Skylar, a Lloyd walczy z ojcem. Garmadon wyczuł swojego brata. Mamy spojrzenie na auto, w którym znajduje się według mnie Mistake. Ninja pomagają na smokach mieszkańcom. Mistrzowie żywiołów i reszta uwolniła się z więzienia Kryptarium. Lloyd i Wu lecą na Firstborn. Ninja za pomocą łańcuchów próbują powstrzymać tytana. Wu i Lloyd udali się do Garmadona. Wu spadł wraz z Firstborn, a Lloyd samodzielnie musi powstrzymać Garmadona. Walczy z Garmadonem. Wszyscy mieszkańcy i ninja powstrzymują tytana. Garmadon stracił moc, Lloyd budzi w sobie moc energii. Tytan został zniszczony, a Skylar już się przebudziła i jest zdrowa. Garmadon ostrzega Lloyda, że oni, nie mam na myśli demonów, nadchodzą, a jego moce były jedyną rzeczą, która ich powstrzymywała. Teraz Garmadon jest bezsilny, to oni odejdą. Tutaj także nie mówię o oni, czyli demonach, ale można oczywiście się domyśleć. Motocykliści, w tym Kilo Ultraviolet i Garmadon, zostają aresztowani. Ninja z powrotem mają swoje stroje z 8 sezonu, a Wu z powrotem jest starszy jak w 7 sezonie. Mieszkańcy robią im imprezę. Widzimy, że pojawia się ekipa The Folds w klockowej wersji. Lloyd udał się do mistrza Wu, który opiekuje się w Firstborn. Lloyd mówi mistrzowi, że myśli oni są oni, czyli demony. Na tym odcinek się zakończył. Muszę wam powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych odcinków w tym sezonie. Pomimo, że finał nie był przynajmniej dla mnie emocjonujący, to już się nie mogę doczekać kolejnego sezonu, który będzie dotyczył właśnie oni, najprawdopodobniej. Garmadon pozostał zły, więc oznacza, że jeszcze dużo się będzie dziać i że to jeszcze nie koniec. W odcinku także James wspomniał o wężonach i Overlordzie, więc oni też mogą odgrywać jakąś ważną rolę w kolejnym sezonie. A co z Mistake? Ninja uważają, że zniknęła, natomiast ja uważam, że ona mogła być pokazana w tym aucie na przykład. To by oznaczało, że faktycznie zniknęła i wycofała się, ponieważ Wu i Ninja nie wiedzą, że ona jest oni, bo nasza czwórka i Wu byli w pierwszej krainie. Dlatego też Mistake jak najbardziej może powrócić. Dobra. Ja tu już więcej nie będę się rozgadywał, jutro odbędzie się stream, gdzie zrobimy sobie podsumowanie sezonu oraz podzielimy się wrażeniami na temat tego sezonu, dlatego też tam wszystko sobie omówimy i pospekulujemy. Live odbędzie się o godzinie 10:30, najprawdopodobniej. Zapraszam. Ja wam dziękuję za wysłanie tej analizy, od razu mówię, że sezon 10 u mnie na kanale również zostanie zanalizowany, więc się nie martwcie. Dobra, kończymy, do zobaczenia przy kolejnych materiałach z Ninjago, bo pewno będzie ich sporo, jak zawsze. Na razie!